Dobry wieczór, cześć. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu wakacyjnym, trochę letnim. Chociaż wiem, że na przykład w Warszawie jest brzydka pogoda, ale u nas w Poznaniu wróciło lato. Tak technicznie, jakbym mogła kogokolwiek prosić, dajcie znać, że widać, słychać i wszystko jest ok, bo technologia to nie jest moja najsilniejsza strona, więc dobry wieczór. Ewa, dziękuję, jest ok. Dominika, super. No to zaczynam. Teraz już tą część właściwą widać, słychać. O, wszystkie mi potwierdzacie. Dziękuję. Więc jeszcze raz witam serdecznie na dzisiejszym webinarze zorganizowanym przez Sukces to ja, Fundacji Sukces Pisany Szminką, z którym mam przyjemność współpracować. Nazywam się Iza Wołoniec-Sobczak. Jestem doradcą zawodowym, coachem kariery, specjalizuję się w karierze. Jestem też rekruterką i headhunterką, trenerką i ekspertką personal brandingu. Trochę tego jest. Ja generalnie pracuję z kobietami i wspieram kobiety w zmianie zawodowej. Kobiety, które pracują na etacie w zmianie zawodowej, aby z pewnością siebie, odwagą sięgały po nową, lepszą pracę, pracę, która daje zadowolenie, rozwój i satysfakcję finansową. No bo nie oszukujmy się, pieniądze są jednym z tych czynników, dla których też pracujemy. Robię to na takich webinarach bezpłatnych jak ten. Mam też grupę na Facebooku Menedżerki Swojej Kariery. Prowadzę też takie bezpłatne live'y, krótsze, dłuższe. I mam też ofertę w postaci konsultacji, procesów coachingowych, kursów online. Napisałam książkę, właśnie widzę, że sobie jej nie przygotowałam. Nie, tutaj mam, mogę pokazać. Książkę właśnie dedykowaną specjalnie dla kobiet, zawodowa odnowa. Jestem też ambasadorką Fundacji Sukces Pisany Szminką w ramach projektu Sukces to ja i mentorką w Poznań Mentoring Walk, czyli tych działań jest sporo i to są głównie działania właśnie skierowane do kobiet. Pomagam znaleźć nową pracę, przygotować dokumenty aplikacyjne siebie do rozmów, poćwiczyć pewność siebie, tu akurat te narzędzia coachingowe pomagają, wrócić na rynek pracy, przebranżowić się, zmienić zupełnie ścieżkę kariery i to, z czym ostatnio mam jakiś taki nawał, ja myślę, że to chyba klimaty wakacyjne, znaleźć swoją nową ścieżkę kariery, bo często pracując wiele lat, zajmując się tym, czym się zajmujemy, w pewnym momencie stwierdzamy, że nie, to nie to, dość, może zwykłe wypalenie zawodowe i pojawia się zawsze dylemat, no okej, okay, ale co dalej? Co ja mam w ogóle dalej robić? Co ja chcę robić? Co ja umiem? Więc do tego akurat tutaj wspiera mnie coaching i w takich sytuacjach też wspieram kobiety. Okej, okay, organizacyjnie. Mamy zaplanowane tutaj tak do 1,5 godziny. To zawsze robię webinary godzinne, ale wiem, że potem i tak jest dużo pytań. Jest Was dzisiaj dużo, bo ponad 100 osób, super, więc myślę, że tych pytań trochę będzie, więc do 10 jestem tutaj dla Was. Ja mam przygotowaną swoją część, którą będę mówiła o tych skutecznych dokumentach aplikacyjnych, ale oczywiście ja tutaj widzę czat, więc też zachęcam Was do zadawania pytań, no bo w końcu tu jestem dla Was, abyśmy sobie tutaj fajnie i skutecznie i sensownie i z korzyścią dla Was spędziły ten wakacyjny, letni wieczór. Jeśli będzie bardzo dużo pytań, to też pod koniec postaram się na wszystkie w miarę możliwości i czasu odpowiedzieć. Dobry wieczór z Białegostoku, pisze Marta. O, nawet Białystok. Piękne miasto z piękną starówką. Byłam tam kiedyś i byłam bardzo fajnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że tak piękną starówkę tam macie. To prawda. Dzięki. Dobra, to zacznijmy tą część, na którą na pewno czekacie. Przygotowałam kilka, ale takich bardzo prostych slajdów. Mam nadzieję, że się nie pogubię, bo pierwszy raz korzystam z tego systemu Click Meetingu, że będę włączała te właściwe slajdy, które przygotowałam. Skuteczne dokumenty aplikacyjne. Jakie to są? Słuchajcie, ja myślę, że mogę się o tym pomądrzyć dość mocno, ponieważ ja też pracuję po tej drugiej stronie. Właśnie jako taki rekruter, headhunter, który przegląda
Wasze dokumenty aplikacyjne. I ja po prostu widzę to na co dzień, jak i to jest coś, co mnie denerwuje, delikatnie mówiąc. No tak, dziewczyny piszą, że spotkania lokalnej grupy w Białymstoku. Właśnie, dziewczyny, w Białymstoku też jest lokalna grupa Sukces to ja. Więc zachęcam, bo to są naprawdę super fajne, rozwojowe, babskie spotkania. Okej, ale wracając do tych dokumentów. Ja przeglądam te aplikacje, tak? Czyli czasami przychodzi 100, 200, w Warszawie to i 300. I to, co mnie bardzo no tak uderza i wkurza mnie, że wiele z tych dokumentów jest na tyle słabo przygotowanych, że nawet będąc dobrą kandydatką na oferowane stanowisko, to jeśli z tych dokumentów to nie wynika, to część z Was po prostu przepada. Przepada w tej pierwszej wstępnej weryfikacji, która wygląda tak, że słuchajcie, rekruterzy, jak każdy z nas teraz w pracy, nie mają większego czasu, żeby się dokładnie wczytywać, wnikać, czytać całość, szukać tego, co potrzebują się dowiedzieć z waszego CV. Więc jeśli te dokumenty nie są przygotowane, jak ja to mówię, jak najlepsza oferta sprzedażowa ciebie, twojej osoby jako pracownika, no to przepadacie dziewczyny w tych stosach aplikacji, bo teraz się mówi, że jest rynek pracownika. No, trochę tak i trochę nie, bo z tego względu, że jest faktycznie więcej ofert pracy i to bezrobocie jest niskie, no to teraz wszyscy kierowani tym ruszyli i chcą zmienić pracę, bo jest rynek pracownika. Więc okej, może ofert pracy jest więcej, ale również osób szukających pracy i wysyłających te aplikacje jest też dużo, dużo więcej. Więc czasami w tych stosach aplikacji, ja mówię w stosach, ale oczywiście mamy to na komputerach, ale tak obrazowo w tych stosach aplikacji naprawdę nie jest trudno zaginąć. No i ten rynek pracownika, słuchajcie, nie jest dla wszystkich branż, na wszystkie stanowiska. Jasne, jeśli chcecie iść na kasę do Biedronki, na budowę, na telemarketera na infolinie z otwartymi rękami w każdej ilości. Ale na przykład menedżerów różnych szczebli jest określona ilość. Specjalistów, okej, nawet jeśli się potrzebuje, to też na rynku jest ogromna ilość, właśnie teraz jest ten ruch, więc wcale nie jest tak super. I słyszę to też od Was, od moich klientek, że coś z tym rynkiem pracownika jest nie tak. I Poznań wita. O, super. Ania pisze, że Poznań wita. Ja też witam, bo ja właśnie tu z Poznania i też prowadzę w Poznaniu. Ja właśnie prowadzę. Jeszcze koleżanka Alina. My dwie tu jako ambasadorki działamy. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Już ja mam chyba 10 września. Najbliższe spotkanie po wakacjach jest na stronie Sukces to ja. Zapraszam. Więc patrząc na te dokumenty, mam wrażenie, że wiele osób po prostu zaprzepaszcza te swoje szanse na przebicie się, na wyróżnienie się, na zdobycie nowej pracy, bo po prostu te dokumenty są na tyle nieskuteczne, że nie działają. Ja nawet teraz mam, słuchajcie, 2 dni temu do mnie też przyszła klientka, ona akurat na konsultacje indywidualne, bo wysyła podania od, zgadnijcie, 2 lat. Ja mówię, nie wierzę, no przecież to niemożliwe. Zwłaszcza, że to jest dziedzina, akurat ona się zajmuje takim kontrolingiem finansowym, więc wiele firm ma takie osoby i są takie oferty na rynku pracy. No ale jak zobaczyłam jej CV, które nie dość, że w formie totalnie nieczytelnej, żeby to w ogóle wczytać się, to trzeba poświęcić trochę czasu i się postarać. Na 4 strony elaborat, bo ona pracuje już 15 lat, więc po prostu cała historia z wszystkim, to po prostu chodzi o te dokumenty, bo ona jest super, ona jest po prostu super, ma świetne doświadczenie. Jak się już człowiek wczyta i poświęci czas tym dokumentom, to faktycznie pokazuje, że no kurczę, no świetna kandydatka. Tylko pytanie, kto się w to wczyta i zacznie sobie to interpretować.
O, i Łomża nawet wita, super. Patryk pisze. Słuchajcie, panowie, bo ja tutaj widzę, że też są panowie, ponieważ teoretycznie jakby dedykujemy to kobietom, więc ja będę mówiła w formie żeńskiej, a wy po prostu w tym momencie poczujecie się tak jak my, gdy mówi się najczęściej w formie żeńskiej, czy w jakiejś bardzo ogólnej. Ale myślę, że dacie radę, bo jeśli tu jesteście, to znaczy, że wam zależy i będzie taka mała odmiana dla was. Webinar będzie dostępny, tak, będzie nagranie, więc o wszystkim jeszcze też pod koniec powiem. No dobra. I dlatego wiem, że dokumenty aplikacyjne są bardzo ważnym elementem w zmianie pracy. One są w zasadzie pierwszym krokiem, no bo jeśli one nie działają, no to dalej nie masz szansy pójść. Choćbyś była, nie wiem, jak super i na rozmowach dobrze wypadała, to jeśli twoje dokumenty są słabe, no to nie masz tego drugiego kroku, jakim są rozmowy. I to jest też właśnie problem, z którym najczęściej się do mnie zgłaszacie, właśnie te dokumenty aplikacyjne, które nie działają. I to, co właśnie często słyszę, to jest wysyłam, wysyłam i nic z tego nie wynika. I nie mam zaproszeń, albo mam raz kiedyś. I frustracja rośnie, i rośnie stres, i podkopuje to bardzo naszą pewność siebie, poczucie wartości, i to naprawdę nie pomaga. I to pytanie w głowie, które się cały czas pojawia, co ze mną jest nie tak? Czemu ja nie mogę dostać nowej pracy? I to pytanie, co ze mną jest nie tak? To jest złe pytanie. To jest bardzo złe pytanie i takiego pytania, błagam, nie zadawajcie sobie. Zamiast tego powiem wam, jakie pytanie sobie należy zadać. I tutaj mam już pierwszy slajdzik poglądowy. Włączam go. Proszę. Dobra. Już mam nadzieję, że widać. Przepraszam za wszystkie techniczne problemy. Ja po prostu robię to pierwszy raz. I już mówię tak. Pytanie powinno brzmieć tak. Co jest nie tak z moim CV? Czego brakuje mojemu CV? Czyli odnosisz się do swoich dokumentów aplikacyjnych, a nie do siebie, bo tu nie chodzi o ciebie. Tu w ogóle nie chodzi o ciebie. Tu chodzi o twoje CV, które. I to jest to pytanie, które powinnaś sobie postawić. I kiedy to zrozumiesz i zaczniesz właśnie to pytanie wykorzystywać, no to przestaniecie tracić okazję na te fajne stanowiska pracy na rynku. I wiecie, takich CV, które na przykład mają cztery strony, w których jest tysiąc informacji, i mydło, i powidło, i mnóstwo informacji, które w ogóle nie są potrzebne, które nic nie wnoszą, które oprócz odczucia osoby, która to czyta, ale o co chodzi, co to za człowiek, rany, ja nie mam czasu na czytanie tego elaboratu z całą historią życia. Jeszcze się czasami śmieję, no, jeszcze tylko brakuje wzrostu, rozmiaru buta i imion dzieci. I uwierzcie mi, że takich CV jest mnóstwo. I z mojego doświadczenia wynika, że wiele z was uważa, że im więcej, tym lepiej. A słuchajcie, tak nie jest. Nie w tym przypadku. I gdy zaczynam pracować z nową klientką nad jej CV, bo akurat zdecydowała się na jakieś konsultacje czy kurs, to słyszę. Co jest ważne w CV? Co ja mam tam zostawić z tych wszystkich informacji? A co usunąć? I czy naprawdę muszę to usunąć? Ale przecież ja robiłam to wszystko. Słuchajcie, no tak. Tylko zwróćcie uwagę, czy ktoś po tej drugiej stronie jest zainteresowany całą twoją historią, wszystkimi szkoleniami, wszystkimi zadaniami, wszystkimi kursami, wszystkimi doświadczeniami, tą pracą sprzed 15 lat. No jakby nie, bo to, co jest ważne, to są twoje ostatnie lata pracy i twoje ostatnie doświadczenie. Bo na dzisiejszym rynku pracy, w ogóle w dzisiejszym świecie, który jest tak dynamiczny, w którym wszystko się non-stop zmienia, w którym zawody się zmieniają, wymagania się zmieniają, nazwy zawodów, nazwy stanowisk się zmieniają. Nie jest ważne, co ty robiłaś 10 czy 15 lat temu. Ważne jest, co ty robisz te ostatnie, załóżmy, 5 lat, bo to jest to, co faktycznie potrafisz robić. Ja tutaj przygotowałam też kilka pytań, takich cytatów.
cytatów od Was, z takimi już nawet odpowiedziami, które są w tych pytaniach. Cytat pierwszy, problem. Taki właśnie to akurat od mojej klientki, jaki był na początku. Jak zredukować nadmiar danych o sobie, 18 lat różnego doświadczenia zawodowego, ale jednocześnie przedstawić przekonująco swoje kompetencje wypracowane latami. Albo inny cytat. Moim największym wyzwaniem jest zbyt duża ilość informacji, które posiadam w swoim doświadczeniu i umiejętnościach. Dlatego wybrałam tylko niektóre z nich. Ale skąd wiedzieć, które są te najważniejsze? To ja od razu powiem. No w ogłoszeniu jest to napisane. W ogłoszeniu macie, słuchajcie, napisane punkt po punkcie. Kogo firma szuka? Jakie wymagania? Jakie zadania? Jakie umiejętności? Wszystko. Więc skąd wiedzieć? Odpowiedź brzmi z ogłoszenia, na które aplikujesz. No chyba, że aplikujesz bez ogłoszenia, to wtedy trzeba się naprawdę dowiedzieć, co na tym stanowisku się robi, jakie zadania, jakie kompetencje, czy ktoś zajmował, może pogadać z tym kimś, albo zajmuje, żeby się jak najbardziej dowiedzieć. No bo potem, wiecie, czy dokumenty, czy rozmowa o pracy, to jest takie trafianie kulą w płot i może akurat trafię w to, co potrzebują, a może nie. Zakładając oczywiście, że cały czas mówisz o swoim faktycznym doświadczeniu i umiejętnościach. No właśnie, jak jest ich mnóstwo, to pamiętajcie, że nie wszystkie te doświadczenia wasze, te zadania, te obowiązki czy umiejętności wszelkie, miękkie, twarde, znajomość programów, języków, że to nie wszystko ma znaczenie, gdy aplikujesz na to określone stanowisko. I ja wiem z doświadczenia, z pracy z wami, że wam się wydaje, że to wszystko jest takie ważne, że to wszystko coś wnosi i ma znaczenie. I że usuwanie tego, zwłaszcza gdy ma się już 13 lat pracy i tego jest sporo, usuwanie tego jest tak okrutnie bolesne, naprawdę okrutnie. Ja to wiem, ja to rozumiem, bo ja też kiedyś zmieniałam swoją na przykład ścieżkę zawodową i na początku nie umiałam, nie byłam w stanie się przełamać i usunąć tego, co robiłam na początku, czyli coś, co było na przykład 10 lat temu, bo to wszystko wydawało mi się takie ważne. No ale potem z czasem, jakby mając już tą większą świadomość, wiedzę, też sprawdzając, testując, co się sprawdza, co nie, stwierdziłam, że okej, trudno, robiłam to, byłam w tym dobra, byłam za to chwalona, miałam nagrody, miałam osiągnięcia, ale to w ogóle nie jest ważne w kontekście tego, co robię teraz i o co się staram. I po prostu trzeba to czasami schować sobie do kieszeni. Niestety. Więc to jest bardzo ważny element, żeby nie traktować swojego CV, czy potem listu motywacyjnego, o tym jeszcze powiem, jako takiego pełnego życiorysu z wszystkim. Bo jeśli macie go już dłuższego, to uwierzcie mi, że mało kto przez to przebrnie. I jeśli osoby, tacy rekruterzy, ja, czy no po prostu rekruterzy, przeglądając to CV, mają 100 czy 200 i trafiają na jakieś trudne w odczycie, w odbiorze, nieczytelne, pełne informacji nie wiadomo po co, to wiecie co, to się aż tak zamyka, okej, następne, o, tutaj mam to, czego szukam, no super. I w tym momencie wy, nawet jeśli to robiłyście, ale macie to na trzeciej stronie albo jako siódme zadanie, gdzie w ogłoszeniu jest na miejscu pierwszym, że to będzie twoje główne zadanie, a ty to gdzieś ukryłaś jako siódme, bo wydaje ci się, że inne są może ważne, no to sorry, przepadasz. Dla tej firmy ważne jest to, to twoje siódme zadanie i ono powinno iść na sam początek, bo ono jest tym, czego ten rekruter szuka. I tak samo z umiejętnościami. Ja ostatnio właśnie akurat wtedy miałam trochę więcej czasu i wczytywałam się w te CV, bo inaczej to by przepadł strasznie fajny chłopak, który potem był u klienta na rozmowie i bardzo się spodobał, więc jest duża szansa, że go ten klient wybierze, bo potrzebny był zaawansowany angielski i to był numer jeden, bo firma międzynarodowa, klienci międzynarodowi i to jest po prostu numer jeden, że musi się na co dzień super dogadywać. I całe CV przeglądałam i dopiero na końcu gdzieś w umiejętnościach jako ostatnia był
dobry poziom języka angielskiego. I to też taki dobry, nie wiadomo czy w sumie dobry, czy taki dobry, bardzo dobry, że może na co dzień rozmawiać. I dopiero po kontakcie, po rozmowie z nim wyszło, że tak, to jest taki zaawansowany, tam jeden z wyższych poziomów. Ale po co o tym napisać, jak można nie napisać i przepadać? I to są takie drobiazgi, które mają ogromne znaczenie. Albo jeszcze mam taki dylemat, też cytuję z wiadomości, którą dostałam. Wrzucić milion kursów, które znaczenia w sumie większego już nie mają, ale pokazują moją wszechstronność. Czy może podarować je sobie? Lepiej wziąć kilka, ale istotnych, dużych spraw, a cały bałagan usunąć. No właśnie, kochana, jak zostawisz ten milion kursów, tych wszystkich informacji i do tego, oprócz tych kursów, wpiszesz jeszcze szczegółowe daty, nazwy firm, czym się firmy zajmowały, bo takie też są rzeczy, szkolenia, firmy, które cię szkoliły i te milion innych rzeczy, no to kto przez to w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy mamy za mało czasu, przebrnie? Kto się wczyta, aby znaleźć to, czego szuka, to, czego potrzebuje? Więc tu w zasadzie, słuchajcie, w tym cytacie jest odpowiedź. Co zrobić? Usunąć. Usunąć te milion rzeczy, które żadnego wpływu nie mają. Miałam też klientkę, która była fizjoterapeutką. No i oczywiście przez 5 lat to robiła, zanim stwierdziła, że to jednak nie jest to. Ktoś tam jej kiedyś gdzieś wymyślił, narzucił i ona tak w tą stronę poszła, bo tam w rodzinie byli. I przekwalifikowała się na testerkę branży IT. Wiem, że teraz już weszła też w programowanie, no bo to jest już ten większy stopień wtajemniczenia, również wynagrodzenia za to idą sensowne i konkretne. No i z wielkim bólem to CV było przerabiane, no bo w kontekście testowania, owszem, robiła szkołę, potem kursy, ale miała też w CV całe swoje wcześniejsze doświadczenie z wszystkimi kursami fizjoterapeutycznymi i umiejętnościami, takimi nazwami, które komuś z branży, z tej dziedziny, którą miała się zajmować, na którą szukała pracy, nic kompletnie nie mówią, oprócz zaciemniania obrazu. I jeszcze jeden cytat. Największym wyzwaniem, jeśli chodzi o stworzenie CV lub listu motywacyjnego, jest wpasowanie konkretnych doświadczeń zawodowych w liście motywacyjnym pod konkretną ofertę pracy. I tu już jest informacja o tym, co jest ważne w aplikacji, żeby posługiwać się konkretami, a nie ogólnikami. Wiecie, co jest, jakie CV są też bardzo nieskuteczne? Te, które zawierają bardzo ogólnikowe stwierdzenia, na przykład w obowiązkach, na przykład współpraca z klientami. Okej, ale na czym polega? Co robisz? Co konkretnie? Jakie są twoje obowiązki? Może jakieś osiągnięcia, efekty? Albo praca przy kampaniach promocyjnych. Okej. Ale co, jesteś asystentką i poprawiasz literówki w tym copywritingu? Czy po prostu jesteś odpowiedzialna za jakieś kampanie, za jakiś budżet, za planowanie, za koordynację, za egzekwowanie, za analizę, za kreację, za treści, za grafikę, za współpracę z agencjami, dobór drukarni, producentów, może mediów, telewizja? Halo. No więc chodzi o to, żeby nie było tych ogólnych takich frazesów, które tak naprawdę nic kompletnie nie mówią. Im więcej szczegółów, tym skuteczniejsze to jest. I to, co pięknie, ale naprawdę pięknie przemawia do wyobraźni tej drugiej strony, która to czyta, to nie są właśnie takie ogólne określenia, które nic nie mówią, tego typu, co przed chwilą Wam opowiedziałam, ale to, co fajnie mówi, to są i co przemawia do wyobraźni i co wzbudza w tej stronie taką emocję, że to może być ta osoba, o, bo ona tutaj coś zrobiła, bo ma jakiś efekt, jakieś osiągnięcie, to porozmawiajmy z nią, bo widać, że jest fajna osoba, dobra kandydatka.
To są właśnie konkrety, typu, że coś zrobiłam, zaprojektowałam, zaplanowałam, jakiś konkretny efekt był, który się przełożył dla firmy na zyski, wzrost zysków, spadek strat, jakieś oszczędności, nie wiem, w czasie, w organizacji, może jakiś nowy system, może nawet jakiś obieg dokumentów, czyli wszystko, co pokazuje Waszą sprawczość. Bo to, na czym firmom zależy, to nie są kandydaci, pracownicy, którzy po prostu pracują i wypełniają jakieś tam obowiązki, tylko kandydaci, którzy pracują efektywnie, którzy mają konkretne efekty pracy, którzy są skuteczni, którzy są proaktywni, przedsiębiorczy, wychodzą z inicjatywą, proponują rozwiązania, wdrażają coś, jeśli to rozwiązanie da się wdrożyć i są jeszcze tego efekty i macie jakiś taki sukces za sobą, to jest to, co powoduje, że będziecie świetnym pracownikiem, a nie ogólny poziom, ogólne określenie tych obowiązków. I jeszcze ostatni cytat z tej serii. Mój problem, aby dokumenty były krótkie, treściwe, zachęcające i tym samym skuteczne. No właśnie, takie powinny być. Obawiam się stworzenia nudnego wypracowania, którego nikt nie będzie miał ochoty czytać. No właśnie, a często jest tak, że listy motywacyjne na przykład, jeśli firma wymaga, więc musicie wysłać, są po prostu elaboratami, w którym jest powtórzenie całego CV. A to nie jest tak, ale o tym powiem trochę później przy liście motywacyjnym. Więc są właśnie takie wiadomości od Was, informacje, cytaty, które sobie czasami spisuję, bo to są główne problemy. Więc ja mam wrażenie, że Wy wiecie, co trzeba zrobić. Wiecie, jak to powinno wyglądać, jak te CV napisać, czyli z motywacyjnym, tylko nie wiecie jeszcze jak to zrobić. Zaraz będziemy dalej. Słuchajcie, teraz chciałabym chwilę, ponieważ jestem tu na żywo i też zachęcam Was do rozmowy, odpowiedzieć na kilka pytań, zanim przejdę do drugiego slajdu i powiem konkretnie o tych skutecznych dokumentach, bo na razie mocno wypunktowałam, co nie działa, co nie jest skuteczne i jak nie należy tworzyć dokumentów aplikacyjnych. O, i z Wrocławia mnie tu Iwona pozdrawia. Pięknie, lubię bardzo Wrocław, bywam tam czasami. Piękna starówka, też piękna starówka. Dużo większa niż w Białymstoku, równie piękna. Olga pyta. Na co rekruter patrzy w pierwszej kolejności? CV czy list motywacyjny? O ile jeszcze ktoś wysyła. CV. To jest zawsze numer jeden. List motywacyjny jest wzmocnieniem, rozwinięciem CV. To jest to miejsce, gdzie możesz opisać swoją motywację, dlaczego chcesz tu pracować, co fajnego zrobiłaś, co możesz wnieść dla firmy, w czym jesteś świetna, jakie masz silne strony. To jest właśnie to. Albo swoją właśnie motywację, dlaczego akurat w tej firmie, albo dlaczego na przykład na tym stanowisku. To jest to miejsce, natomiast CV jest o tyle ważne, że najczęściej, ja nie powiem Wam, że zawsze wszyscy w każdym projekcie, no bo słuchajcie, wszyscy są ludźmi, rekruterzy też są ludźmi i zwyczajnie mogą się znaleźć egzemplarze, które lubią czytać listy motywacyjne. Natomiast jakby CV jest tym bazowym dokumentem i jeśli CV nie zachwyci, nie zainteresuje, to mniejsza szansa, że wczyta się tam ktoś w list motywacyjny. No chyba, że ten list motywacyjny będzie jakiś taki od pierwszych zdań na tyle ciekawy, że się wczyta. Natomiast CV jest bazowy, nawet wiele firm nie chce listów motywacyjnych, co jest moim zdaniem bardzo głupie, bo faktycznie w liście motywacyjnym można opisać tak po ludzku, tak od siebie, tak od serca i szczerze, dlaczego chcę tu pracować i co mogę do tej firmy wnieść, jak ja mam super doświadczenie. Czego nie zawsze w CV można wszystko wpisać, no bo jest to taki bardziej oficjalny dokument. Ale ja zawsze zachęcam, że zamiast tylko na przykład suchych obowiązków, właśnie wpisać swoje podejmowane działania, inicjatywy, sukcesy, efekty, bo to działa na wyobraźnię i musi być podsumowanie zawodowe, to jeszcze też na końcu. Więc moja odpowiedź jest raczej najczęściej CV. Łomże już witałam. Porto. Porto wita? Matko Dominiko, super.
Na pewno masz bardzo ciepło. Webinar będzie dostępny, będzie filmik i Katowice super. Barbara ma pytanie. Dobra, co pisać w sytuacji, kiedy nie mamy aktualnie pracy? Na przykład ze względu na przerwę macierzyńską, na przykład na LinkedIn, to znacznie gorzej, jeśli nie mamy aktualnie żadnego stanowiska. Wiecie co? Jest to różnie, aczkolwiek statystycznie faktycznie jest to postrzegane przez większość firm, rekruterów czy osób, które zajmują się w tej firmie rekrutacją, jako jakieś tam utrudnienie, jakieś coś takiego, co okej, ma tu przerwę, więc może nie do końca, może nie jest na bieżąco. Na przykład jeśli jesteś księgową i 2 lata nie pracujesz, no to sorry, ale będzie duży problem. Dlatego ja zawsze zachęcam bardzo mocno, że jeśli się wraca po przerwie, znaczy wiecie co, jeśli jest przerwa macierzyńska, no to teoretycznie zatrudnienie w firmie jest. I nie musisz wpisywać w CV, że jesteś na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Po prostu zatrudnienie trwa i tyle. Jeśli pójdziesz na rozmowę o pracę i oczywiście musisz o tym powiedzieć, no to już wtedy druga strona dostaje tą informację, ale już ten pierwszy krok, ta pierwsza szansa w postaci zaproszenia na rozmowę jest. Jeśli się spodobasz, będziesz osobą taką, jakiej szukają, osobowościowo, energetycznie, to takie firmy często są też w stanie człowieka douczyć, wdrożyć, żeby osoba pasowała. Właśnie, miałam też przed wakacjami taka Paulina, bardzo fajna, energetyczna dziewczyna, właśnie po roku przerwy na urlopie wracała do pracy i nie mogła wrócić już do swojej firmy, bo tam były zmiany, ona wiedziała, że po prostu dostanie wypowiedzenie i właśnie strasznie, ale to strasznie się bała, że ta przerwa macierzyńska, nie na bieżąco i w ogóle ona tej pracy nigdy nie znajdzie. A kit, bo miała tak fajne dokumenty aplikacyjne, znaczy właśnie po prostu nie pisałyśmy, że jest to urlop macierzyński czy coś. Zatrudnienie jest, jest. A dostawała zaproszenia na rozmowę prawie wszędzie, gdzie wysłała. Była na kilku i wybrała pracę i jeszcze za wyższe wynagrodzenie sobie wynegocjowała niż wstępnie zakładała. To akurat ja jej trochę tu pomogłam, bo dziewczyna bardzo, bardzo zaniżała swoje kompetencje zupełnie niepotrzebnie. I właśnie ten feedback, który dostała, też do mnie napisała i mam to nawet na stronie internetowej, feedback, który dostała od osób rekrutujących, że oni właśnie potrzebują takiej osoby, takiej z energią, z uśmiechem, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, że nawet jak nie wie, jak miała przerwę, to się nauczy, dokształci szybciutko, że nie będzie to problemem, że właśnie ta jej osobowość i ta jej energia była tym, co zdecydowało o tym, że ją akurat chcieli zatrudnić. Więc ja też zawsze mówię, że słuchajcie, to nie jest tak, że musisz spełniać wszystkie wymagania i posiadać wszystkie umiejętności, aby dostać pracę. Bardzo ważnym czynnikiem, ale to już na rozmowie o pracę, jest to, czy się polubicie. Po prostu i zwyczajnie, czy się polubicie. Dziewczyny, choćby nie wiem, kto był jak super, jeśli ja na przykład dla siebie rekrutowałam, czy do mojego zespołu kiedyś, to jeśli po prostu zwyczajnie nie polubię tej osoby, nie poczuję takiej jakiejś, wiecie, energii, że okej, to może być fajne, gdzieś ta moja intuicja mi mówi, zaufaj, jest, będzie dobrze, to ja jej nie zatrudnię. I większość tak podchodzi, bo nam się wydaje, że my tak racjonalnie się w życiu wszystkim kierujemy. Znaczy kierujemy się racjonalnymi przesłankami, tak, że to jest najważniejsze. A kit prawda, cała sprzedaż, a sprzedajesz siebie na rozmowie, polega na emocjach, na wzbudzeniu właściwych emocji. My nie kupujemy racjonalnie, nawet jeśli nam się tak wydaje. Większość decyzji to są emocje. To jest nagła potrzeba, że bardzo to chcę, może za drogie, może już mam. Gdyby tak było, że sama racjonalność kieruje naszymi decyzjami, to nikt by nie kupował Rolls Royce'a albo nie nosił Rolexa. Po co to komu? Przecież każdy zegarek można sobie kupić. Jest mnóstwo super samochodów, które świetnie jeżdżą, się nie psują i są bezpieczne. Nie za takie pieniądze. Ale dochodzą emocje, potrzeby jakieś uznania, prestiżu, lubienia, docenienia. Mnóstwo różnych rzeczy, mnóstwo potrzeb. Więc nie przejmujcie się tym, że czegoś nie spełniacie albo że macie przerwę. Ale się rozgadałam. Ale jeszcze jedna rzecz, to też zachęcam, aby
jeśli macie faktycznie jakąś przerwę, to żeby w CV to wyglądało jednak, że nie macie, że już coś robicie, już gdzieś pracujecie, pomyśleć, poszukać, popytać się, może można gdzieś na jakiś staż, na jakąś praktykę, a może ktoś znajomy ma firmę i możecie nawet pro bono przez jakiś czas pójść raz w tygodniu i coś robić, pracować w dziedzinie, w tej dziedzinie, w tym, co się zajmujecie, żeby móc wpisać w CV, że wy pracujecie, że wy coś robicie. Przecież w CV nie musicie mieć napisane, że jest to na 1/4 etatu, albo że to jest na, że to nie jest na umowę o pracę. Nie wpisuje się form zatrudnienia w CV, chociaż niektórzy wpisują. Ale to w ogóle nie jest potrzebne. Ważne, żeby te twoje dokumenty były, wzbudzały zaufanie do ciebie jako osoby, a potem drugi krok, no to ta rozmowa, na której nawet jeśli czegoś brakuje, ale polubicie się, dopasujecie się energią, masz ogromną szansę dostać pracę. A z drugiej strony, choćbyś miała, nie wiem, 100% spełnionych wymagań, ale zwyczajnie po prostu ludzie się nie czują, no to i tak nie dostaniesz tej pracy. Ja mam też taką klientkę Joasię, która pamiętam, kiedyś do mnie zadzwoniła pełna euforii. Jeju, dostałam zaproszenie na rozmowę, za 2 dni idę, świetna firma, cudowna, ja wszystko przeczytałam, wszystko wiem, ja chcę tam pracować, ja po prostu już wiem, że mam tą pracę. Po 2 dniach po rozmowie dzwoni do mnie i mówi, wiesz co, ja nie chcę tam pracować. Ten gość był jakiś dziwny, ja w życiu bym nie chciała z nim pracować, jakiś taki sztywny i poważny i taki smutny. Nie, więc wiecie, tu wchodzi zawsze czynnik ludzki i emocje. Okej. No właśnie. Barbara, ja tu nic nie widzę na czerwono. Nie wiem, co ty widzisz na czerwono. U mnie jest tak. Okej. Olga pyta, czy pokażesz nam jakieś best practice? Dobra, ale do czego? Konkretnie do czego best practice masz na myśli? Ja zaraz będę mówiła właśnie, już zaraz włączam kolejny slajd. Co trzeba zrobić w tych CV. Iza, teraz ciebie nie widać, ale już widać. Ja nie widzę, dziękuję. Nie widać. Prezentacji nie widać w wersji mobilnej na telefonie. Okej, słuchajcie, ja jestem, mam bardzo dobry internet, więc jeśli ktoś czegoś nie widzi, to ja poproszę. Olga pyta się, a jeśli potrzebuję zmiany i nie chcę robić tego, co przez ostatnie 5 lat? A to jest bardzo częste. Słuchaj, to jest zupełnie normalne i powiem Wam, że to jest tak częste i normalne, że aż ostatnio właśnie jestem zaskoczona. Ja mam wrażenie, że to wakacje i ten luźny klimat wpłynął na to, że nagle niektórzy się budzą, że to nie jest to, co chcę robić. Nie? Wiecie, wakacje, palma, rozluźnienie, człowiek wyspany, wypoczęty, dotleniony mózg zaczyna pracować, wpadają nowe pomysły, refleksje. Byłam teraz taki nawał konsultacji i coachingów z tym, że wiem, że nie chcę tego, co robię, ale nie wiem, co chcę robić. No to trzeba po prostu najpierw się douczyć, nabrać właściwego doświadczenia, choć troszeczkę, może poszukać praktyk, szkoleń, gdzieś u kogoś, nawet po znajomości, czy zaproponować. Ostatnio miałam klientkę, która poszła właśnie, bo się w ogóle wypaliła, ona stwierdziła, że chce pracować teraz w księgarni, potrzebuje odpocząć, ona to zawsze marzyła o tym, ona to sprawdzi, a jak jej się nie sprawdzi, to potem pomyśli, co chce innego, ale ona chce teraz i zaproponowała, że na początku poszła do księgarni, zaproponowała na początku, że będzie właśnie jako staż bezpłatny, ona bardzo nie chce, bo ona tu od lat kupuje, ona uwielbia tą księgarnię i właściciele się zgodzili i z czasem zaproponowali jej pracę u nich, słuchajcie, po całych 2 miesiącach. Więc to jest w ogóle jeszcze zmiana pracy, czy w ogóle przebranżowienie się, zupełnie zmiana ścieżki kariery, to jest temat kobyła i to musiałabym zrobić osobny webinar. Okej, patrzę. Widzę, że tutaj Dominika z Sukces to ja wrzuca Wam wszystkie grupy. Grup jest mnóstwo, dziewczyny. Jesteśmy w 30, ponad 30 miastach w Polsce, gdzie są spotkania, więc zachęcam Was, sukcestoja.pl, tam są warsztaty i szkolenia i wszystko jest. Od września ruszamy z powrotem, bo na wakacjach było trochę spokoju, więc koniecznie.
Anna pyta, czy idealne CV to jedna strona? Nie, niekoniecznie. Kiedyś była taka teoria, że jedna, ale jeśli są dwie, też jest ok. Trzy to już jest trochę za dużo, bo trudno potem to doczytać. Takie optymalne to są te dwie. O matko, mam tyle pytań, że muszę lecieć dalej i dziewczyny, wrócę do Was. Wrócę, bo nie znam się. Dobra, czyli to CV skuteczne, to jakie to jest. Dobra, już włączam slajd. Ten wyłączam. Tak, slajd 2. Skuteczne CV to CV zawierające informacje spójne z oferowanym stanowiskiem i wymaganiami. I jeśli w Twoim CV jest wszystko, cała Twoja zawodowa historia, jeśli masz już kilkanaście lat pracy albo i więcej, no właśnie, to ile liczy to Twoje CV? 3, 4? I jakie tam masz informacje? Stanowiska, zadania, kursy, szkoły, może nawet masz wpisane liceum, a jesteś magistrem po studiach, bo tak też jest. Może masz dokładny adres pocztowy z kodem, łącznie, i datę urodzenia, i miasto urodzenia. Dziewczyny, to są RODO, według RODO dane wrażliwe, tego nie wrzucamy. Więc pomyśl, jakie to robi wrażenie na tej drugiej stronie, na tym biednym rekruterze, który musi przez to wszystko przebrnąć i znaleźć w tym gąszczu informacji dokładnie te, których szuka. I co sobie myśli taki rekruter? Bo wiecie, że średnio, takie są badania i takie są statystyki, rekruter zajmuje się Twoim CV, rzuca na nie okiem 6 do 8 sekund, a czasami kilkanaście, aby ocenić, czy w tym dokumencie jest to, czego szuka, czy nie ma. I albo to znajdzie, albo nie. No i mając tak dużo informacji, no to taki rekruter sobie myśli, szlak, no nie mam czasu tego tu szukać, po co to wszystko, po co tyle wszystkich informacji. No i klaps, bo jak taki rekruter ma 200 CV do przejrzenia i zdecydowania, z kim warto się spotkać, a z kim nie, to jak myślicie, na ile wnikliwie będzie czytał taki elaborat? Jeśli ma tych aplikacji mało, no tak do stówy, może się wczyta i może znajdzie. Jeśli ma ich dużo, to będzie szukał takich, które są dla niego jasne, czytelne i spójne z wymaganiami. I powiem Wam jeszcze taki sekret. Sekret, że pracy nie dostają i na rozmowy nie są zapraszani kandydaci obiektywnie najlepsi, którzy mają idealne CV, którzy spełniają wszystkie wymagania. Nie. Pracę dostają ci, którzy umieją dobrze się sprzedać. Sprzedać w CV, potem sprzedać na rozmowie. Co to znaczy sprzedać? Przedstawić siebie jako najlepszą kandydatkę. Przedstawić, co firma z tego będzie miała, i to jest też częste pytanie na rozmowach, że zatrudni ciebie. Przedstawić korzyści, korzyści z zatrudnienia ciebie. Po prostu potraktuj siebie tak. Wyjdź z siebie i stań obok, jako ofertę sprzedażową. I wiecie, ja zawsze tak odwołuję do tych wszystkich reklam w telewizji. Gdyby to, co jest w tych reklamach, działało, to my, babeczki, nie miałybyśmy zmarszczek, no bo jest tyle super kremów, które usuwają zmarszczki. Byśmy sobie łyknęły jakąś tableteczkę suplementową i były wszystkie laseczki. Nie trzeba byłoby się odchudzać i ćwiczyć. No po co, przecież suplementy odchudzają. I w ogóle nie miałybyśmy miliona innych problemów, bo na wszystko jest jakiś produkt. Ja wiem, że te reklamy, i wszyscy wiemy, kłamią i przesadzają. Ja tutaj nie namawiam do kłamania, ale na spojrzenie na siebie właśnie tak z boku i opisanie tego w CV, a potem mówienie o sobie dobrze na rozmowach o pracę. Bo jeśli ty nie powiesz o sobie dobrze, no to kto powie? Ja wiem, że to jest trudne dla nas kobiet, mówienie o sobie dobrze, chwalenie się, bo mamy takie różne przekonania, że nie wypada się chwalić, że dziewczynką, że skromne, że sieć w kącie, a znajdą cię i tak dalej, ale to są tylko złe przekonania. To są te przekonania, które nam utrudniają życie, zwane ograniczającymi, i to trzeba sobie zmienić i w głowie poprzestawiać. Ale to też jest zupełnie inny temat. Natomiast chciałam Wam jedynie zaznaczyć, że jeśli Wy nie wyciągniecie z siebie i nie wpiszecie w to CV wszystkiego o sobie super, właśnie swoich umiejętności, swoich sukcesów, swoich pomysłów, swoich efektów, to nikt, uwierzcie mi, tego
się nie domyśli, no bo rekruterzy nie są jasnowidzami. Jeśli ty im tego nie napiszesz i nie powiesz, to oni tego nie będą wiedzieli. To tak jak z tym takim myśleniem też kobiecym, że tak już prywatnie, jak kocha, to powinien się domyślić. Kocha, to powinien wiedzieć. A kit prawda nie jest jasnowidzem, a faceci w ogóle mają słabszą empatię i intuicję, więc się nie domyśli. Jak ty mu jakoś to mniej lub bardziej dosadnie nie powiesz. Tak samo jest na rekrutacjach. Trzeba się dobrze sprzedawać. Czyli wracając jeszcze do tego slajdu, muszą być spójne. Czyli nawet jeśli miałaś 20 obowiązków, w ogłoszeniu jest załóżmy 15, to zobacz, czy w tych twoich obowiązkach masz te obowiązki. Jeśli masz je gdzieś na końcu, to sobie wrzuć je na początek. Jeśli masz zupełnie innymi słowami, to ja nie mówię nigdy w życiu robić kopiuj wklej z ogłoszenia, no bo to jest już mega naciągane i podejrzane, ale użyj przynajmniej podobnych sformułowań, może niektórych tych samych, niektórych swoich, żeby ten rekruter, który naprawdę 15 sekund rzuca okiem, skanuje, znajduje lub nie, znalazł to. Po prostu tak to działa. I mam jeszcze jeden slajd, trzeci, jeszcze będzie czwarty, czyli jeszcze mam dwa. To jadę z tym koksem. To zamykam i mamy slajd trzeci. Spersonalizowane. Słuchajcie, spersonalizowane. I ja Wam obiecuję, no macie moje słowo, że jeśli spersonalizujecie swoje dokumenty aplikacyjne pod ogłoszenie, na które aplikujecie, to od najbliższych aplikacji zobaczycie różnicę. Bo to, czego szuka rekruter w Waszych dokumentach, to jest dokładnie to w ogłoszeniu jasno zakomunikowane. Jeśli Twoje dokumenty tego nie zawierają, no to sorry, odpadasz. I co z tego, że znasz świetnie niemieckie, jeśli firma potrzebuje człowieka z angielskim? Okej, oczywiście, wpisz sobie ten niemiecki, bo to świetna umiejętność, każdy język może się przydać, może być plusem. Ale niech ten niemiecki będzie gdzieś tam na końcu, jako taki jeden z elementów, ale nie ten najważniejszy, nie na miejscu pierwszym, drugim czy trzecim, bo firma tego nie potrzebuje. Bo to, co ma być na miejscu pierwszym, drugim czy trzecim, to jest jasno napisane w ogłoszeniu. Te wszystkie wymagania, zadania, obowiązki, czy jakkolwiek to się w tym ogłoszeniu nazywa. I dokumenty aplikacyjne i CV, i list motywacyjny mogą być, dziewczyny, zwięzłe, treściwe, zachęcające, niezależnie jaka jest Twoja sytuacja. I naprawdę o Waszym sukcesie decyduje między innymi to, w jakim stopniu spersonalizujecie i list, i CV pod ogłoszenie i czy potraficie wyczuć i zaspokoić te potrzeby firmy rekrutera. Słuchajcie, tego jest bardzo dużo i ja nie jestem w stanie jakby fizycznie tego wszystkiego tutaj Wam dokładnie opowiedzieć łącznie z przykładami, natomiast to, co Wam mogę obiecać, to jutro rano Dominika z sukcesu wyślę Wam mailing, w którym będzie e-book bezpłatny, ode mnie e-book, w którym jest dużo, dużo więcej wiedzy, konkretne przykłady, na przykład przykłady, jak rozpocząć te pierwsze zdania listów motywacyjnych, bo te listy to też są takie sztampowe i naprawdę jeśli chcecie w tym liście się rozwinąć i coś sensownego napisać, to niech te pierwsze, drugie zdanie będzie inne niż to sztampowe. Więc ja Was bardzo zachęcam, żebyście sobie pobrały ten e-book, bo tam jest dużo więcej wiedzy niż jestem w stanie przez tę godzinę, półtorej jeszcze odpowiadając na pytania Wam wszystkim powiedzieć. Przepraszam na sekundę, muszę się napić, bo staram się strasznie szybko gadać, żeby jak najwięcej powiedzieć. O, i to, co jest ważne, to zaczęłam też o tym liście motywacyjnym, bo często jest pytanie, wysyłać czy nie wysyłać. I to jest tak, jak piszą, że wymagają, to oczywiście wysyłać. Wszystko jest, no tu nie ma żadnej filozofii. Natomiast jak nie piszą, że wymagają, to może zrobić sobie taki mini list motywacyjny w treści maila, bo jeśli aplikujecie czy bezpośrednio na maila, czy przez portal typu pracuj.pl, gdzie tam macie miejsce, przestrzeń na wstawienie kilku zdań o sobie zamiast zostawienie tego sztampowego
w odpowiedzi na ogłoszenie aplikuję na stanowisko X, to jest to miejsce, gdzie możecie już zagadnąć tą drugą stronę. Ja mówię zagadnąć, bo to jest właśnie takie coś od Was. Dlaczego chcę tu pracować, albo że uważam, że jestem dobrą kandydatką na to stanowisko i zachęcam do zapoznania się z moimi dokumentami, czy z moim CV, ponieważ tam dokładnie przedstawiam, jakie mam doświadczenie i umiejętności. I to jest to miejsce, gdzie możecie właśnie już nawiązać relacje i jakieś tam małe emocje obudzić, żeby nie być jedną z tych anonimowych, sztampowych CV. Już jakoś tam zwrócić na siebie uwagę. Więc koniecznie, jeśli wymagają wysłać, zwracajcie na to uwagę, bo czasami firmy wymagają, a kandydaci nie wysyłają. To jest takie trochę szkoda, bo wtedy w pierwszej kolejności patrzy się na tych, co mają ten list i mają sensownie napisany. A drugie, jeśli na przykład właśnie zmienia się branżę albo zmienia się stanowisko, czy zmienia się tą dziedzinę, którą się zajmuje, to można tutaj wyjaśnić, dlaczego. Dlaczego chcę właśnie u Państwa pracować, dlaczego uważam, że jest to świetne miejsce, dlaczego to stanowisko jest dla mnie i rozwinąć się tutaj bardziej w sposób ludzki. I uwierzcie mi, bo to się tak, wiecie, przyjęło, że te aplikacje są takie poważne, że ci rekruterzy są tacy poważni. Ale pomyślcie sobie, że po drugiej stronie siedzi człowiek, który ma czasem lepszy, czasem gorszy dzień. Jeśli napiszecie do niego kilka ludzkich słów i tak szczerze od serca, dlaczego chcecie tu pracować, albo co powoduje, że tu wysyłacie, albo dlaczego uważacie, że jesteście świetną kandydatką, to naprawdę może wzbudzić na tyle dobre emocje, że zainteresuje się Waszą aplikacją, Waszą osobą, poświęci więcej czasu, przeczyta. Jeśli znajdzie tam tego, czego szuka, a to, czego szuka, jest w ogłoszeniu o pracę, to zaprosi Was na tę rozmowę. Już ten pierwszy krok w zmianie nowej pracy będziecie miały za sobą. I teraz jeszcze właśnie o liście motywacyjnym. Ten list motywacyjny. Slajd czwarty. Nie, przepraszam. No właśnie, to jest to. Wybaczcie mi, jestem dzisiaj pierwszy raz, pracuję z ClickMeetingiem. Yes. Czyli w liście motywacyjnym musisz najpierw właśnie zwrócić na siebie uwagę rekrutera, czy nie zaczynać tym sztampowym w ogłoszeniu, w odpowiedzi na ogłoszenie. A potem zachwycić treścią na tyle, by zaprosił Cię na rozmowę kwalifikacyjną. I CV i list motywacyjny to nie jest to, nad czym trzeba się jakoś tam zastanawiać, ile napisać, jak zwięźle, jak to ma wyglądać. To CV i list motywacyjny to podstawa aplikacji na stanowisko i ma być przemyślany i działać jak najskuteczniejsza oferta sprzedaży Ciebie. Czyli trzeba personalizować aplikację pod ogłoszenie, pod stanowisko. I słuchajcie, i już wracam do slajdu. I przedstawiać najfajniej, najskuteczniej z korzyści z zatrudnienia Ciebie. Co Ty do tej firmy możesz wnieść? I list motywacyjny nie jest powtórzeniem CV. List, czyli nie trzeba opisywać, że nie wiem, 15 lat temu skończyłam uczelnię taką i taką, potem zaczęłam pracę tu, a potem zmieniłam, bo to jest już w CV. Bardziej chodzi, aby napisać, dlaczego, taką motywację, jak sam nazwa wskazuje, motywację, czyli dlaczego chcę u Państwa pracować, dlaczego akurat zdecydowałam się, jakie mam umiejętności, które mogę wykorzystać w tej pracy, a jakie są im potrzebne, jest napisane w ogłoszeniu. Jakie mam doświadczenie i co zrobiłam, które mogę zaoferować tej firmie, a czego oni potrzebują, to jest w ogłoszeniu. Więc naprawdę zwróćcie na to uwagę, bo list motywacyjny może świetnie podbić Wasze CV. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć tak po kolei troszeczkę, slajdów już z tym nie mam, po kolei to CV, jak powinno wyglądać. Zdjęcie. Słuchajcie, zdjęcie działa bardzo pozytywnie. I ja wiem, że w różnych krajach na przykład, czy w Wielkiej Brytanii na przykład, czy w Niemczech chyba też,
w Skandynawii wysyła się CV bez zdjęcia, bo to tam ma wpływ na dyskryminację, bo wiecie, chudy, gruby, łysy, ze włosami, biały, czerwony, żółty i to z tych względów. Natomiast u nas jeszcze w Polsce jest przyjęte, że to zdjęcie jest i jakoś tak mniej chętnie wczytuje się w CV bez zdjęć, więc zachęcam Was, aby to zdjęcie było i błaga, nie legitymacyjne, ani paszportowe, ani z taką poważną miną, ani z taką, wiecie, postawą straszną. Tylko takie, no po prostu normalne. Mamy teraz takie dobre smartfony, że możecie sobie same zrobić jakieś zdjęcie z lekkim uśmiechem, bez wielkiego szczerzenia zębów, ale takie, które po prostu pokazuje Was jako osobę sympatyczną, po prostu uśmiechniętą, bo uśmiech otwiera wiele drzwi, wiele serc i naprawdę jest skuteczny. Potem imię, nazwisko, mail, telefon. Nie podajemy adresów, a dat urodzenia, stanów cywilnych. To są dane wrażliwe, do niczego niepotrzebne, nikt tego nie wymaga i są wręcz w złym tonie, aby to teraz podawać. I potem jest taki element, do którego Was bardzo zachęcam, bo jeszcze niewiele CV to ma. To jest podsumowanie zawodowe. Czyli kilka zdań o Tobie w kontekście zawodowym, o Twoim doświadczeniu, kim Ty jesteś w ogóle zawodowo? Możesz zacząć na przykład albo w formie osobowej, jestem marketingowcem z 5-letnim doświadczeniem w branży FMCG, albo bezosobowej. Marketingowiec z 5-letnim doświadczeniem w branży FMCG. Ale jeśli aplikujesz do innej branży, to wtedy bez branży. Jeśli wymagają duże doświadczenie, piszesz z wieloletnim doświadczeniem, jeśli masz. Jeśli nie wymagają dużego, możesz nie pisać, bo też tak jest, że z wiekiem lepiej nie pisać, że ma się 15 lat doświadczenia, bo niestety taki jest nasz rynek pracy. Jest bardzo, bardzo trudne dla kobiet w wieku zwanym średnim. I tu bardziej tworząc CV, trzeba umniejszać sobie, umniejszać doświadczenie, umniejszać wiek. Są na to jakieś małe myki, ale niestety tak jest. I słuchajcie, to podsumowanie zawodowe jest jeszcze na tyle, nie jest często stosowane, mam nadzieję, że prawidłowo to gramatycznie powiedziałam, że jeśli jest coś takiego w CV i napiszesz w kilku zdaniach właśnie kim jesteś, co fajnego robisz, zakończysz umiejętnościami miękkimi typu jestem osobą nastawioną na cel, umiem pracować pod presją czasu i świetnie posługuję się językiem angielskim, to uwierz mi, że te kilka zdań może mieć ogromne znaczenie i wpływ na to, czy ten rekruter, a ja tu nazywam rekruterem każdą osobę, która zajmuje się tymi aplikacjami, rozmowami, bo często to są zawodowi rekruterzy, czasem agencje, czasem z wewnątrz firmy, a czasem pani Zosia, a czasami szef działu, bo nie ma rekruterów, albo HR mu podsyła CV, da ogłoszenie, podsyła CV i radzi sobie menadżerze, szukaj sobie pracownika, rozmawiaj z nim. Więc, co ja mówiłam, więc jeśli to wasze CV ma to podsumowanie i ono już w paru zdaniach zachęci, to już masz te pozytywne emocje. I to CV, to podsumowanie w CV powinno być, mieć właśnie takie odniesienie do tego, co jest w ogłoszeniu. Nie? Jeśli tam wymagają osoby o nastawionej właśnie na cel, z świetnym angielskim i z czymś tam, to ty po prostu w tym podsumowaniu to piszesz. I uwierzcie mi, że tych CV z tym jest jeszcze na tyle niedużo, ludzie nie stosują tego. Ja wiem, że to jest trudno napisać na początku, ale potem już dopracowanie na błysk jest super i robi wrażenie. I na tyle stosują nieczęsto to jeszcze aplikacje, większość aplikacji nie ma tego podsumowania zawodowego, że takie aplikacje się wyróżniają, bo one są takie, wiecie, takie nowoczesne i pokazują też Ciebie jako osobę, której zależy, która się stara. A to jest bardzo ważne dla pracodawców, żeby mieć pracowników, którym zależy, a nie tylko takim, którzy chcą przychodzić do pracy i wypełniać obowiązki. Tak to działa. Teraz chciałabym trochę odpowiedzieć na Wasze pytania, bo jest ich dużo. O rany, właśnie. Wracam.
Dobra, tu byłam, na Oldze byłam, która chce, potrzebuje zmiany. Ja cię rozumiem. Tutaj piszecie znowu o spotkaniach i już szukam najbliższego. Małgorzata pyta. Jak podejść do usuwania informacji z CV versus LinkedIn? Czy to nie powinno być spójne? Słuchajcie, powinno być spójne, bo i tak duża część rekruterów sprawdza potem kandydatów w sieci. Natomiast usuwać to, co w ogóle nie jest potrzebne do tego, co chcecie robić i tego, co robicie. Skracać coś, co było 15 lat temu, żeby to nie były elaboraty, skupiać się na ostatnich kilku latach pracy i tutaj opisywać swoje zadania, swoje sukcesy, swoje efekty, swoje pomysły, coś, co pokazuje waszą skuteczność. CV z reguły jest krótsze niż LinkedIn, bo profil na LinkedInie, czy na GoldenLine na przykład, bo to też jest portal, chociaż moim konikiem jest LinkedIn, to jest miejsce, gdzie możecie rozbudować to w nieskończoność. I tam też warto być, bo dużo rekruterów, headhunterów wyszukuje kandydatów właśnie tam, headhuntingowo. Nie wszystkie firmy i nie na wszystkie ogłoszenia. W zasadzie wiele firm na część ogłoszeń, na część wakatów nie daje ogłoszeń. Tylko szuka, zaczyna się od własnej sieci, pracowników, znajomych, 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 na stronie internetowej i headhuntingowo właśnie. Więc warto tam być, natomiast wy musicie wiedzieć, jakie prace szukacie i czym chcecie się zajmować. I pod to dopracować i CV, i LinkedIn. I o ile LinkedIn może być na bogato i możecie tam mnóstwo rzeczy szukać, bo jeśli już ktoś szuka headhuntingowo, no to wczyta się w ten wasz profil, bo to on jest stroną inicjującą i on to przeczyta, żeby dokładnie sprawdzić, czy ty w ogóle się nadajesz i dopiero się odzywa. A jeśli czyta wasze aplikacje, no to założenie jest takie, że jesteście zainteresowani, spełniacie wymagania i to jakby jest ruch i inicjatywa po waszej stronie. A zanim taki przynajmniej profesjonalny headhunter się odezwie do was, no to musi dokładnie przeczytać, czy jesteście osobą, która może być zainteresowana tym, co wy mu chcecie zaoferować. Więc spójne, ale LinkedIn na bogato. Tam słuchajcie, są referencje, możecie sobie załatwiać. Dużo, dużo o sobie napisać. Szkolenia, certyfikaty, uprawnienia, języki, praca społeczna, organizacje charytatywne. Wszystko, co pokazuje, jaką ciekawą osobą jesteście. Marta. W CV piszę tylko hasłowo, gdzie pracowałam, jakie stanowiska zajmowałam, bez opisu stanowiska, tak by zmieścić na jednej stronie. Czy to właściwe? Kiedyś ktoś mi podpowiedział, że od szczegółów jest rozmowa. Słuchaj, jak będziesz miała dwie strony, też będzie zupełnie ok. Zwłaszcza, że słuchajcie, jeśli pracuje się już 10-15 lat, trudno to zmieścić na jednej stronie. Bo już same te firmy, nawet gdybyś zmieniała co 4-5 lat, to już jest coś, tak? To zajmuje miejsce. Więc dwie strony jest ok. Widzicie, opisywać stanowiska nie ma potrzeby. Natomiast, czekaj, bo to jest jakie stanowiska zajmowałam, czyli treść, bez opisu. Nie, musisz napisać, co tam robiłaś. Co robiłaś, bo pytanie, czy nazwa stanowiska nie określa ciebie jako człowieka, nie określa twojego doświadczenia i umiejętności. Bo wiecie, w firmach jest też tak, że w jednej firmie stanowisko menadżer, na przykład przy rozbudowanej strukturze, może być menadżer niższego szczebla, ma 3 osoby, menadżer, który ma 100 osób. Jeśli ktoś nie wie, czy ty jesteś osobą, która miała zespół, a szuka osoby, która miała zespół, ma doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, no to z tego może nie wyniknąć w ogóle i za suche to jest, za mało konkretów. Znam dyrektorów, którzy nie mają ani jednego człowieka pod sobą. Nazywa się dyrektor, bo pracował dobrze, pracuje wiele lat i już tak ścieżka kariery przewiduje, żeby go tak nazwać, albo dali mu, bo chcieli mu dołożyć więcej obowiązków, więc nazwali go dyrektor, obciążyli do małą podwyżkę i jest dyrektor. I znam kierowników, którzy mają ogromne zespoły, więc nazwa nazwie jest nierówna.
Sonia pyta, ale już widzę, że Dominika odpowiedziała, tak, będzie do odtworzenia. Maryna pyta, witam serdecznie, jak wypełnić lukę w CV po jednorocznej przerwie? W tym czasie dorabiałam i próbowałam siebie w biznesie. Wiesz co, to trochę zależy, jak twoje CV wygląda, bo jeśli masz wiele lat pracy i jedną lukę, to nie jest jakiś problem. Jeśli pracowałeś 3 lata, a od roku nie pracujesz, no to faktycznie pytanie, co się z tobą od roku dzieje. Ale tak jak mówiłam, warto znaleźć sobie miejsce, gdzie mogłabyś zacząć jakąś pracę, aby wpisać sobie w CV. Zresztą jak mówisz, że próbowałaś siebie w biznesie, czyli coś robiłaś, no to coś, zakładam, możesz pisać. Właśnie, bo też może tu przykład podam, bo też właśnie miałam klientkę, która pracowała wiele lat i stwierdziła, że będzie to robiła, co robi, ale założy swoją działalność. No i myślała, że tak wiecie, klienci sami przyjdą. Właśnie mniej więcej rok to trwało, gdy próbowała to rozwinąć, no ale zakładając swoją działalność, to trzeba zdobyć klientów, bo można być super w czymś, ale jeśli nie masz klientów, nie umiesz sprzedawać tego, no to nie rozwiniesz biznesu. No i właśnie stwierdziła, że ma od roku przerwę. I co ona ma wpisać? No, wpisałyśmy tą jej firmę. Nazwa trochę tam była zabawna, ale jakby od tego czasu, gdy rozpoczęła, zakończyła działalność, załóżmy, zakończyła pracę na etat w styczniu, od lutego otworzyła firmę. Więc w CV od lutego została wpisana ta firma, i potem zadania, które robię. Już bez stanowiska, żeby nie było właśnie, że właściciel. Takie może nie w pełni wszystko było jasne, ale no, trzeba sobie jakoś radzić, bo to, że próbujesz swoją w biznesie, swoją działalność rozwinąć, to tylko świadczy, że jesteś osobą przedsiębiorczą. Więc albo ewentualnie poszukać sobie stażu, praktyki, pracy u znajomych, aby wpisać, że coś robisz, żeby nie było luki. Olga, a czy nie mogę tego napisać w krótkim podsumowaniu CV? Nie wiem czego, ale mogę się domyślić, że może czegoś o... Co było o liście motywacyjnym? Olgo, nie wiem czego, bo tu jest tak dużo komentarzy i czytam po czasie, więc nie wiem. Małgorzata, czy w liście motywacyjnym podawać informacje o posiadanych referencjach, czy pozostawić to na rozmowę? O, wiecie co, to też jest fajna sprawa, referencje. Można jak najbardziej, natomiast nie chodzi, bo to takie trochę oldschoolowe, wiecie, takie skany długich listów, elaboratów, sztuk napisanych jako referencje, to już się mniej stosuje, chociaż wiecie, jak macie potrzebę, też możecie załączyć, to nie zaszkodzi, to zawsze pokazuje ciebie jako fajną osobę. Ale teraz często jest praktykowane i to jest takie czytelne, że referencje mogą udzielić i na przykład piszesz imię, nazwisko, firma, telefon, albo imię, nazwisko, telefon, albo imię, w sumie lepiej napisać, to też pamiętam gdzieś, widzieliśmy w jednym CV, bardzo nam się podobało, bo to było takie wiarygodne, nie? Czyli firma X, imię, nazwisko, mój przełożony, mój współpracownik i telefon. Czyli podajesz już tu konkretne osoby, które zgodziły się oczywiście na to. Albo na przykład można też napisać, że referencje, mogę przedstawić referencje, jeśli Państwo sobie tego życzą. Bo część firm sprawdza, zwłaszcza na wyższe stanowiska. Dobra, jeszcze tu. Paulina. Jeśli w CV zawarte jest podsumowanie zawodowe, to konieczny jest list motywacyjny. Jeśli w ogłoszeniu jest prośba o dokumenty aplikacyjne, nie konkretnie o CV i list. Tylko pytanie, brzmi dokumenty aplikacyjne, bo to sugeruje, że jedno i drugie. Podsumowanie powinno być dość krótkie. Jeśli firma nie wymaga listu motywacyjnego i tylko prosi o podsyłanie CV, to jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jak załączysz list, to nie przeczyta. I wtedy świetnym miejscem właśnie jest podsumowanie zawodowe. Natomiast jeśli firma wymaga listu motywacyjnego, no to wtedy ten list powinien być już bardziej rozbudowany, bo tam możesz już napisać konkrety, że może coś wymyśliłaś, może wdrożyłaś, może jakieś efekty, może jakiś sukces, może jakieś działania,
może masz umiejętności jakieś rzadkie, nietypowe, które możesz wnieść. Na przykład ostatnio mam wrażenie, że język niemiecki jest taką, mam coraz więcej rekrutacji z tym językiem, a trudno znaleźć osoby, bo jednak angielski jest tym takim najczęstszym. Albo może jakaś metodologia, coś, co Cię może wyróżnić. Więc jeśli wymagają, to się rozwijać. Małgorzata pyta, jak rekruterzy patrzą na CV od osób aplikujących, które prowadziły działalność gospodarczą? Wiesz co, to trochę zależy, czy robiłaś coś zupełnie jakby swojego i wracasz na etat, czy na przykład masz swoją firmę, bo pracujesz z firmami na B2B, bo część firm, myślę, że też to zauważacie, oferuje zatrudnienie na umowę albo na B2B. Czyli ty masz firmę, firma jest firmą, podpisujecie umowę o współpracy, umowa zawiera często, jeśli się dogadacie i firma jest w porządku, wszystkie przywileje, które gwarantuje umowa o pracę. Czas wypowiedzenia, płatny urlop, płatne choroby i tego typu rzeczy. Więc trochę zależy też ile lat, czy krótko, czy długo, czy cały czas prowadziłaś działalność, a teraz chcesz zacząć pracę na etat. O właśnie, mam taki fajny przykład też mojej klientki, która prowadziła, bo odziedziczyła po rodzicach, taki in medio to się nazywa. W głowie mi od razu przyszło, że kiosk ruchu. Ale wiecie, to są teraz różne sieci, to było chyba in medio. No i prowadziła go tam chyba z 8 lat, bo jakoś tak wyszło, nie? Skończyła studia, zaczęła rodzicom pomagać, potem oni tam gdzieś troszkę starsi, troszkę chorzy, więc ona była, w ogóle wszystko przejęła i w końcu stwierdziła, że ma dosyć i sorry i chce żyć. I ja ją rozumiem, bo 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora, pracownicy, wiecie, rynek pracowników nie jest łatwy, zwalniają się albo chorują co chwilę i poszukała. I w ogóle ona nie wiedziała, co chce robić, więc też popracowałyśmy coachingowo, wymyśliłyśmy, wypracowałyśmy, gdzie może poszukać praktyki, gdzie zacząć pracę i znalazła pracę na etat. Bo czasami też jest potrzebne takie CV bardziej funkcjonalne, czyli takie, które bardziej opisuje Twoje umiejętności i doświadczenie w kontekście stanowiska, na które aplikujesz. A u niej na to stanowisko to było akurat do prowadzenia jakiegoś ośrodka wypoczynkowego jako kierowniczka i to wszystko, że ona prowadziła swój sklep, była taką kierowniczką, w ogóle człowiekiem orkiestrą i poza tym taką osobowość ma, że też z tymi klientami była zaprzyjaźniona, oni do niej przychodzili, bo ją lubili, niektórzy na emeryturze pogadać, niektórzy po jakąś pierdołę przychodzili, żeby tylko się przejść do niej pogadać. To były jej takie ogromne atuty, które właśnie przedstawiłyśmy w tych dokumentach aplikacyjnych, no i ostatecznie tą pracę dostała, więc nie ma rzeczy niemożliwych. Olga pyta, do CV, dobra, tylko teraz muszę znaleźć, czy nie mogę tego napisać w krótkim podsumowaniu CV, do CV. No dobra, ja i tak nie wiem, o co pytasz. Więc jeśli masz pytanie, to ja poproszę w jednym komentarzu od A do Z i wtedy będę mogła się do Ciebie odnieść. Dobra, to już było, to już było. Magdalena pyta, jak zdobyć pracę po 50? O, i to jest pytanie. Jesus, no właśnie, trudno zdobyć. To od razu Ci powiem, że jest to trudno, jest to dużo trudniej. Nie będziemy ściemniać, że jest to lekko, bo rynek pracy jest brutalny. Ale nie jest tak, że się nie da, bo mam klientki, które zdobyły, a nawet, słuchajcie, są już firmy, nie będę tu robiła reklamy, bo nie wiem, czy mogę, ale mój kolega jest dyrektorem w jednym z banków tu w Poznaniu i oni szukają właśnie do obsługi klienta, takie osoby i do firm, i do klientów indywidualnych, osób 45+. Dlatego, że to pokolenie nasze ma jeszcze taki trochę etos pracy, zaangażowanie, że jak czasem trzeba zostać godzinę dłużej, to zostaje, że się ludziom chce, że się starają. No i wiek też jest taki, no nie oszukujmy się, że
Nam dzieci nie chorują już, a nawet jeśli to sam sobie w domu się ogarną, nie będziemy miały urlopu wychowawczego i macierzyńskiego, więc są firmy, które takie osoby bardzo sobie cenią i szukają, więc też nie ma opcji, że nie da się. No ale na pewno jest trudniej, bo tych firm jest znacznie mniej. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, bo mi przyszło do głowy. Tak, i to, co jest wartością też przy takich firmach i też część firm czy część stanowisk bardzo sobie, na część stanowisk jest to ważna cecha i firmy sobie to cenią, że takie osoby nie zmieniają pracy po roku, dwóch, trzech, bo ktoś im dał 200 zł więcej, nie szukają tak często, no bo to już jest taki etap w życiu zawodowym. O matko, jak ja to poprawnie politycznie mówię, powinnam powiedzieć, że to jest już taki wiek, no ale załóżmy, że nie dyskryminujemy. I to jest już taki etap w życiu zawodowym, że pewne wartości są, wartości są ważniejsze, tak, niż inne wartości. Inne rzeczy są ważniejsze, dla nas ważne i kluczowe. Więc nie jest tak, że się nie da, aczkolwiek jest trudniej i są też takie dziedziny, w których jest mega giga trudno i się nie okłamujmy. Jakbyś chciała znaleźć pracę jako marketingowiec w wieku 50 lat lub plus, nie podjęłabym się współpracy, żeby Ci pomóc, bo powiem Ci szczerze, że rekrutując też na marketing, wszyscy chcą młodych ludzi, więc nie mogłam Ci powiedzieć, że ja Ci pomogę na pewno, bo myślę, że mogłabym Ci nie pomóc. Więc tak sytuacja wygląda, że są dziedziny, w których wiek ma, działa na plus i są takie, w których działa na minus. Na pewno na przykład księgowość, finanse, tutaj wiek, doświadczenie, lata praktyki, ten etos pracy mają ogromne znaczenie i to na pewno dużo łatwiej, bo takie też mam przykłady moich klientek. I są dziedziny, gdzie wymaga się młodości, energii, entuzjazmu, kreatywności i tam jest dużo trudniej. Takie życie. Magda jeszcze pyta, to znaczy, że nie podajemy daty urodzenia i miejsca zamieszkania? No nie, a po co? Co to wnosi do Twojego CV? Jeśli masz 45 plus, to tylko Tobie to strzela w kolano w części ofert i taka jest brutalna prawda. Nie, nie podajemy, bo to jest do niczego niepotrzebne. Zresztą jeśli na przykład firma chce człowieka bardzo młodego, takiego nie wiem, 5 lat po studiach, to oni, taki rekruter sobie wyczyta z Twojego CV, w jakim mniej więcej jesteś wieku. Nie musisz mu podawać tego na talerzu. Nie, to są dane, których obecnie się nie podaje. Magdalena, pytanie odnośnie RODO, czy podawać adres zamieszkania w CV? Słuchajcie, wstawiając klauzulę RODO, zgadzasz się na to, że ktoś czyta, przetwarza, przechowuje Twoje dane osobowe. Jednym z danych osobowych jest adres, więc teoretycznie możesz sobie wstawić. Tylko z punktu widzenia rekrutera, rekrutacji, firm, jakie to ma znaczenie. Jeśli aplikujesz na to stanowisko, to znaczy, że będziesz przyjeżdżała do pracy i to nie jest problem, czy mieszkasz tu, czy tam. A co ze zdjęciem, Magda? Czy jest konieczne? Tak jak już mówiłam, zdjęcie jest bardzo mocno wskazane, bo zdjęcia wzbudzają emocje, jeśli jesteś uśmiechnięta, bo tu nie chodzi, wiecie, że ktoś gruby, chudy, czy ładny, czy brzydki, tylko wystarczy naprawdę uśmiech i to jest już ogromny plus, bo to takie emocje pozytywne od razu, zupełnie podświadomość, słuchajcie, tu działa. To nie jest tak, że my na poziomie racjonalnym, o, jest zdjęcie uśmiechnięte, to może jest bardziej sympatyczna osoba, będzie pasowała, lepiej będzie z nią się rozmawiało, przyjemniej niż z jakimś takim ponurakiem. To nie o to chodzi. Natomiast my na zupełnie podświadomym poziomie jako ludzie lubimy widzieć drugą osobę i ma to wpływ też na to, czy Twoje CV będzie chętniej przetwarzane, czy mniej chętnie. No po prostu, więc po co sobie utrudniać? Okej. Beata pisze, że zaprzeczenie temu, co wcześniej mówiłaś, z jednej strony CV ma krótkie, a z drugiej szczegółowe. Ja myślę, że szczegółowość, nie, uważam, że to nie jest żadne zaprzeczenie. Krótkie w sensie dwie strony do dwóch stron jest ok, czytamy to. Bo przy większym, dłuższym doświadczeniu trudno się zmieścić na jednej stronie.
Więc dwie strony to nie jest krótkie. Szczegółowe. Nie, że szczegółowe. Tak jak mówiłam już na początku, nie ma być wszystkich szczegółów. Całej edukacji, wszystkich tysiąca kursów, bo są osoby, które na przykład ostatnio miałam klientkę, ona ma 30 kursów, z czego wiele z przed 18 lat zupełnie niepotrzebnych do tego, co teraz robi. No to po co to? To tylko zaciemnia obraz i wydłuża. Jeśli spisujesz swoje zadania, obowiązki, sukcesy, to też nie pisz wszystkich, bo tak, też niektórzy potrafią, mają 5 lat pracy na stanowisku i cała strona zadań. Ale wiecie, jakie zadania? Łącznie z kupowaniem materiałów biurowych, z odbieraniem korespondencji mailowej, z odbieraniem telefonów. No halo, serio? Czy w ogłoszeniu są takie wymagania? Skup się na tych kluczowych, które firma wymaga, odnieś się do nich, opisz swoje doświadczenie i gotowe. Beata, jakie ma być zdjęcie? Jeśli ma być zdjęcie, to jakie? Biznesowe. Wiecie co, tu w dobie naprawdę dobrych smartfonów nie musimy chodzić do fotografa, żeby nam zrobił poważne biznesowe. Wystarczy piękny, słoneczny dzień, jasne pomieszczenie, gdzieś przy jednolitym tle, żeby nie było z tyłu cienia. Więc tak, może być w koszuli, może być w żakieciku, jak wolisz, no nie w kolorowym t-shircie. Ale na przykład w golfie, ostatnio właśnie jedna z kandydatek miała takie ładne zdjęcie, taka blondynka, czarno-białe zdjęcie, tutaj miała taki ładny golf, taki ładny właśnie uśmiech. No pięknie, no tak pozytywna osoba z takim fajnym spojrzeniem, że nawet to, że miała golf, nie był przez nas jakoś odebrany, że ojej, bo ona nie ma koszuli. Ale jeśli lepiej się czujecie, to elegancką koszulę, czy może nawet taką, może jak ja mam, po prostu taką bluzkowatą, a nie jakiś t-shirt, nie jakiś wielki dekolt na przykład. Magdalena pisze, jak wycenić swoje umiejętności? Gdzie sprawdzić, ile należałoby oczekiwać na danym stanowisku, ale posiadając dane umiejętności? Wiesz co, nie wiem, czy są takie miejsca i narzędzia, natomiast są raporty płacowe, nawet na pracuj.pl, na Sedlak. Sedlak jest bardzo dobry raport, też w miarę aktualizowany, gdzie są właśnie informacje, ile, na jakich stanowiskach, z jakim doświadczeniem, w jakich też częściach kraju są zarobki, bo wiadomo, Warszawa, czy Poznań, czy Wrocław, czy Trójmiasto, to jest inny poziom zarobków. Inne mają mniejsze miejscowości. No po prostu tak jest. Tam, gdzie jest dużo firm, są międzynarodowe korporacje, które po prostu zwyczajnie troszkę więcej płacą niż na przykład polskie firmy, no to po prostu jest inny poziom zarobków. Inny jest też poziom cen i kosztów życia w dużych miastach. No Warszawa myślę, że przebija wszystkich. Ania pisze, że zapisała się na warsztaty w Poznaniu. Super, do zobaczenia 10 września. Do zobaczenia. I już patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Co pisać w CV w wieku 50+? No, swoje doświadczenie. To wiecie, nie ma różnicy, że jak mam 50+, to CV moje inaczej wygląda. Napisz, może tak, właśnie, bo żeby sobie umniejszyć, to będąc w wieku już tak zwanym średnim, czyli nawet już 45+, to co ja podsuwam moim klientkom i one chętnie z tego korzystają i to się sprawdza, bo zaczyna się wtedy ruch i chodzą na rozmowy, to na przykład w ogóle usuwamy studia, które były wieki temu. Tylko po prostu piszemy, jeśli firma wymaga wyższe wykształcenie, na przykład ekonomiczne, to piszemy po prostu w podsumowaniu, jestem magistrem ekonomii. Albo gdzieś tam w umiejętnościach wykształcenie wyższe ekonomiczne. I wtedy nie ma tych kolących w oczy dat sprzed 20 czy tam 15 lat. I można też sobie na przykład ostatnie tam 3, 4, 5 lat pracy usunąć, żeby trochę się odmłodzić, ale generalnie piszesz to co każdy, swoje doświadczenie, firmy, w których pracujesz, swoje zadania, swoje umiejętności. Okej. Dobra.
Słuchajcie, jeśli komuś się gdzieś tam zacina problem z odbiorem, no to może gdzieś tam te wasze internety. Ja mam pełen zasięg, widzę z wykrzyknikiem, że jest super, więc mam nadzieję, że to nie jest po naszej stronie. Tak, Dominika właśnie napisała sukcesu, że można też zadzwonić na telefon i szukać. Dobra, o rany, ile pytań. Wiecie co, postaram się jeszcze krótko odpowiedzieć, tylko ostatnią rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, bo to też miałam poruszyć na webinarze. Dlaczego nie otrzymujesz zaproszeń na rozmowę o pracę? Bo to jest właśnie bardzo częsty problem, gdy szukacie pracy, wysyłacie, wysyłacie i nie dostajecie zaproszeń. Więc pierwszy czynnik, pierwszy powód, to jest właśnie to, o czym cały czas gadam. To wasze CV, które jest nieczytelne, nieskuteczne, które nie odnosi się do tego, co wymagane jest w ogłoszeniu. Czyli wiecie, ogłoszenie swoją drogą, a wasze jedno CV, jeden wzór wysyłany wszędzie swoją drogą. I to jest powód często. Bo tak jak mówiłam, jeśli ilość tam statystycznie 6-8 sekund, czasem według innych badań 12, taki rekruter czyta i czyta całą listę jakichś obowiązków albo na jakimś ogromnym poziomie ogólności i nie widzi, i mu z tego nie wynika, że robisz i umiesz i potrafisz i masz doświadczenie i znasz tego, co on wymaga, a to, czego on szuka i wymaga jest w ogłoszeniu, no to po prostu to jest nieskuteczne CV. I wiecie, tu nie chodzi o to, od razu Wam powiem, nie chodzi w ogóle o to, że trzeba zawsze to CV przerabiać, bo wiecie, no to jest strasznie dużo czasu, ja Was zupełnie rozumiem, można się tam niektórym z Was zapalić lampka w głowie, ale jak to ja mam to CV ciągle na nowo pisać? Nie, kochane, nie na nowo, ale troszeczkę przerabiać. Jak poświęcisz 15 minut na to, żeby wczytać się to w ogłoszenie ze zrozumieniem i te zadania lub wymagania lub obowiązki, jakkolwiek oni to nazywają, zawrzeć w swoim CV, to, co właśnie wcześniej mówiłam, nie kopiuj w klej, nie słowo w słowo, nie identycznie po kolei, ale żeby te pierwsze pozycje były spójne z tym, co w ogłoszeniu. W umiejętnościach napisać, że jeśli oni wymagają X, Y, Z, to ty w umiejętnościach masz też X, Y, Z. Możesz jeszcze mieć 7, 8, 13, ale miej to sobie na końcu, bo to jest mniej ważne. Więc to jest pierwszy powód, że rekruterzy nie znajdują tego, co szukają. Że wysyłasz na przykład jeden szablon, że piszesz nawet w podsumowaniu coś, co ma się nijak do stanowiska, na które aplikujesz. Albo może nie nijak, ale no jest to jakby niejasne, nieczytelne. Nie, naprawdę nie zostawiajcie pola do interpretacji, co autorka miała na myśli dla rekruterów. Bo rekruterzy nie mają na to czasu. Nie wczytują się, nie zastanawiają się, czy to może znaczyć to, czy tamto, czy robiła, dobra, poszukam, tutaj widzę 20 obowiązków, może gdzieś to znajdę, a może nie. No nie, bo nikt nie ma na to czasu. Im mniej zostawicie do interpretacji, tylko jak w przysłowiowej krowie na rowie, to większa szansa, że ta druga strona zrozumie, zauważy, poczuje, okej, może być fajna osoba, ugadamy, zaprosimy na rozmowę, albo zadzwonię, porozmawiam, bo często, zauważcie, firmy też pierwszą rozmowę prowadzą przez telefon, żeby w ogóle wybadać Was, jak jesteście, czy pasujecie do zespołu, do firmy. A drugi powód, że aplikujecie na niewłaściwe stanowiska. Przykład, ktoś, kto ma 15 lat doświadczenia i pisze, że jestem specjalistą z 15-letnim doświadczeniem, a w ogłoszeniu jest wymagane doświadczenie minimum rok, dwa albo trzy, co ewidentnie komunikuje, że szukają osoby młodej z małym doświadczeniem, bo oczywiście nie mogą napisać, że szukają młodej, bo to jest już dyskryminacja, ale to jest ewidentny komunikat, że takie osoby szukają, bo doświadczenie rok, dwa, trzy to jest żadne. A ty piszesz następnie, albo twoje całe CV jest rozbudowane i ma wielkie doświadczenie, no to na bank nie dostaniesz zaproszenia. Jeśli piszą, że szukają na przykład specjalisty, a ty jesteś dyrektorem, prezesem, członkiem zarządu, albo nawet menadżerem, który zarządza zespołem 50 osób, to oczywiście, że nie dostaniesz zaproszenia.
to oni szukają specjalisty, nie menadżera, prezesa. I to jest też już inny temat, bo to jest też bardzo częsty problem, że gdy zajmujecie już troszkę wyższe stanowiska, kierownik, menadżer, chciałam powiedzieć, nie daj Boże, dyrektor albo prezes, bo potem jest strasznie trudno zejść na dół i masz to jasno napisane, aplikujesz na specjalistę, to na 90, no może 90% nie dostaniesz zaproszenia na rozmowę. I nad tym trzeba już potem popracować indywidualnie, aby troszkę ukryć te część tych doświadczeń, tych kompetencji, aby się wpasować, jeśli faktycznie chcesz zejść niżej. Bo to też jest częsty scenariusz kariery zawodowej. Czasami się zachodzi wysoko i stwierdza, że okej, mam już dość. Ja chcę mieć czas dla dzieci, na życie, na wakacje, a nie żyć wiecznie w stresie z odpowiedzialnością, schodzę niżej. Ale tutaj już rekomenduję coaching, bo to jest już trochę więcej pracy, bardziej skomplikowane. A Agnieszka właśnie nam tu wrzuciła rewelacyjny webinar. O matko, jak się cieszę, bo już po stracę, o Boże, już 22, pojawiłyście się dziewczyny w moim życiu w idealnym momencie. Fantastyczne webinarium. Słuchajcie, kończę pomału. Przepraszam, jeśli nie na wszystko mogłam odpowiedzieć. Natomiast Dominika, wyślę Wam e-booka, tam będzie też kontakt do mnie, więc jeśli byście chciały jeszcze o coś zapytać, to zachęcam. Mam też grupę na Facebooku Menedżerki Swojej Kariery, więc jeśli tam dołączycie, to tam też sobie rozmawiamy. Ja tam też robię live, odpowiadam na Wasze pytania, na posty, można coś wrzucać, więc... właśnie Dominika wrzuciła Wam raport płacowy HeySam, też jest bardzo fajny. Więc to też są miejsca, gdzie przed rozmową koniecznie trzeba zaglądać i czytać.